Słynie z twardych metod szkoleniowych i brutalnej dyscypliny. To legia cudzoziemska, francuska, elitarna jednostka, w której służyło wielu Polaków. Dla większości z nich, tak jak dla Ryszarda Dody, legia to ostoja stabilizacji i źródło dochodu. Mimo to zrezygnował ze służby za granicą. Zapraszamy Państwa do wysłuchania reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Mały kapitan. Jesteśmy na końcu świata. Tak mówią, że początek świata lub koniec świata cywilizowanego. Nowa Pasmenka, marina, mnóstwo jachtów. Pamiętam, wpływałem tu kiedyś, to były tylko zielone brzegi i komary. No ja tu jestem od 96 roku. Co były żołnierz Legii Cudzoziemskiej robi w marinie? Jestem najprościej szefem maryny, można tak powiedzieć, takim małym kapitanem. Przyjechałem kontrolę dokonać, co się dzieje w porcie. Zapowiadane są silne wiatry, więc przyjechałem skontrolować to wszystko, czy jest przygotowane do przyjęcia tego sztormu, żeby nie było jakichś zerwanych łódek, czy co my prawidłowo są założone. Ryszard Doda, jak to się stało, że trafiłeś do Legii? Właśnie sytuacja w Polsce wymuszała, to był okres, jak każdy pamięta, koniec lat 80., potężna inflacja, państwo zaczynało się łamać, perspektywa jakiejś takiej mieszkania, dorobienia się czegośkolwiek, to była jakaś utopia. Wszyscy ci starsi ludzie pamiętają, że kupić samochód kiedyś poprzez talon, to się szło do Polmozbytu i nieważne, czy on miał lusterka, czy nie ma lusterek, tylko się brało z radości, że dostało się ten samochód. Na mieszkanie trzeba było czekać 30 lat. O jakichś tam kredytach to zapomnieć, zezwolenie na budowę domu. Ludzie brali kredyty na 40-50 lat na spłaty, żeby domek jakiś wybudować sobie. Tak? Wielu dzisiaj będzie mówiło, że to emigracja solidarnościowa. Nie, no przede wszystkim jak Solidarność powstała, miałem 15 lat. Następnie był ten stan wojenny. W 1985 roku zostałem powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, 1. Batalionu Szturmowego Dziwnów. Jest tą jednostką. Przebazowałem się do Słynnego Lublińca. Po wyjściu do cywila podjąłem pracę tutaj. Wykonywałem zawód tokarz, frezer. My po półtora roku stwierdziłem, że nic do przodu nie idzie, wypłaty starcza, powiedzmy jak 10 zapłacili, to do 20, a później to tak cieniutko. No my młodzi czegoś szukaliśmy, a emigracja bez znajomości języka gdzieś w Europie, gdzie jeszcze wizy były, Polacy jeździli na te saksy tak zwane, na parę tygodni, miesięcy, służby niemieckie, francuskie czy innych krajów Europy wyłapywały to na tych budowach czy tam gdzieś i odsyłały do Polski z miesiączkami, zakazem wjazdu na 5 lat. Legia Cudzoziemska dawała tą stabilizację, czyli dawała tak, po pierwsze, zakwaterowanie i utrzymanie, po drugie, żołd, wcale nie mały żołd i po trzecie, perspektywa uzyskania obywatelstwa już po 3 latach służby. Gwarantowała fundusz emerytalny po 15 latach służby, po 5-letnim okresie służby zezwolenia na ślub. To normalne życie, nie? Że to się nazywała Legia Cudzoziemska, no to jak dla przykładu w tym samym czasie istniała Legia Hiszpańska, marin amerykańskie robi nabór cudzoziemców, którzy posiadają zieloną kartę i mówią po angielsku, także to nie ma takiej zasady, że o Legia. Legia jest najstarszą formacją z tych wszystkich formacji, które istnieją, no bo w 1931 roku powołana. Zarobiłem na wyjazd, no i decyzja do Francji, to co wspomniałem wcześniej, właśnie te argumenty bytowe. Nieznajomość języka, a mimo wszystko legalny pobyt. W Legii się uczyło języka, no i poznawało się kraj, obyczaje, no i były te słynne ucieczki. No tak wszyscy w Legii żartują, że Legia Cudzoziemska to najlepsze biuro turystyczne świata. Wszędzie cię za darmo zawiozą, jeszcze zapłacą. Dostałem wizę turystyczną na 3 dni. Pojechałem autobusem z ucieczką zwiedzać Paryż. Zabłądziłem. Autobus uciekł. Legia na terenie Francji posiada tak zwane punkty wermunkowe. One są czynne 24 godziny.
nakarmią, wykąpią, przejrzą dokumenty. No i z takich punktów wszyscy ci chętni, którzy chcą wstąpić do Legii, są przewożeni pod Marsylię, takiej miejscowości Obań. I no i tam się odbywa normalnie, to mówią, selekcja, przesiewa tych wszystkich ochotników i wybiera tych ochotników najlepszych. Ale jak bez znajomości francuskiego sobie radziłeś? No bo ci oficerowie, którzy przysłuchiwali podoficerowie, mówili w języku polskim. Jak wielu było wtedy Polaków? Może z 3% stanów Legii. Przeszedłem całą tą drogę rekrutacji, selekcji tak zwanej, nie? Czyli od pisania psychotestów poprzez przesłuchanie. Nazywają ci wszyscy, że to gestapo jest, to jest takie dziwne porównanie, aczkolwiek tam nikt nikogo nie bije. Jest normalne, tradycyjne było przesłuchanie. Czy służby francuskie musiały jakoś sprawdzić, kim ty jesteś, więc pytania, te same pytania, nawrotki, jak gdzieś tam błąd wyczuli, to jeszcze raz na gestapo, jak było to podejrzenie, że coś tam ukrywasz, no to byłeś od razu usuwany. Nie? Zasada była jedna, prosta, masz powiedzieć prawdę, niezależnie co zrobiłeś. Legia jest w 100% ochotników, tam nikt nikogo nie ciągnie za ucho, że masz się zaciągnąć. Przede wszystkim Legia stawia na tę żywność fizyczną, więc dla ludzi, którzy nie byli przyzwyczajeni, nic nie robili wcześniej, no jest bardzo ciężko, bo w momencie dostania się już do formacji jesteś kierowany do pułku szkolnego, gdzie przez 15 tygodni jesteś intensywnie szkolony, więc zaczyna się codziennie to od biegania, na początku mniejsze odcinki, 7-8 kilometrów, no ale pod dyktando i tempo ludzi, no, instruktorów, którzy tam są. Więc to powoduje, że różne są reakcje, w rowach lądują, żygają, zakwasy, no cuda, no to jak cuda obtarcia stóp. W międzyczasie dochodzi bardzo intensywnie szkolenie języka francuskiego. Do tego przychodzą zajęcia już z bronią, marsze, no bo Legia słynie z tego, że marsz szeruje dużo, zresztą coraz więcej tego sprzętu. Długie te marsze, no i po 15 tygodniach taki młody legionista już mniej więcej wie, jak obsługiwać broń indywidualną. Wie, jak śpiewać piosenki, które są bardzo ładne. Nieważne, czy je rozumie, czy nie, ale musi je umieć śpiewać. Dopiero po 30 dniach się odbywa taki marsz Capi Blanc, czyli 50 parę kilometrów tam mają przejść młodzi legioniści z pełnym powiązaniem. No i to ich kwalifikuje, że po miesiącu czasu jest jakby taka przysięga. Muszą kod legionisty najpierw wymówić i jest to taka uroczysta chwila. No i dostają tam wreszcie białą czapkę, jestem prawowitym legionistą. Jak brzmi ten kod? Oj, pamiętam chyba niecałe, ale no tam powiem, Legionnaire te to volontaire servo la France avec fidélité. Legionisto, ty jesteś ochotnikiem, Francja jest twoim krajem, ale sens jest taki, że przysięgasz dla Francji przede wszystkim. Masz się opiekować swoim towarzyszem broni, przestrzegać kodeksu Legii, nigdy nie zostawiać towarzysza na polu walki. No jest taki uczuciowy ten kodeks. Wtedy Legia to taki był mit najemnika, Rambo. Właśnie ludzie nie rozumieją. Nie? Legia cudzoziemska jest to tej składowa armii francuskiej pod dowództwem rządu francuskiego i oficerów francuskich. Legia nigdzie nie występuje jako Legia, bo sobie wymyślili panowie szejkowie i kupili pułk na pół roku, żeby tam posprzątać u nich. Zapytam o te wycieczki. Ciężko było? Nie. Przede wszystkim starsi się legioniści opiekują młodszymi. Tłumaczą. Czego nie robić? No jak się jest w takiej rodzinie, to wszyscy dbają o wszystkich. Legioniści byli wysyłani i są wysyłani w trudne miejsca, gdzie ryzyko śmierci jest duże. W tamtym okresie właśnie tak ten świat się trochę palił, nie? Teraz troszkę mniej się pali, aczkolwiek Ukraina jest ciężka. No ale wtedy akurat był ten słynny atak Husajna na Kuwejt i Legia wysłała wtedy chyba 6,5 tysiąca swoich żołnierzy, zasilając kontyngent francuski. W międzyczasie była misja de minażu w Kambodży. Też pojechał pułk, który tam rozminowania robił. Nieszczęsna misja w Jugosławii, Sarajewo słynne. Legia wtedy, w ogóle wszystkie kontyngenty występowały
niebieskich kaskach, Serbowie, muzułmani, Chłopaci strzelali do tych żołnierzy jak do kaczki, nie można było odpowiedzieć ogniem. 93 rok to słynna misja somalijska, czyli oswobodzenie Mogadiszu i wyparcie partyzantów z terenu Somalii i w międzyczasie jeszcze bardzo krótka misja Rwanda. Także Legia do tego się jeszcze opiekowała Czadem, później Mali, także tych wyjazdów było naprawdę dużo. No ja byłem tylko w Somalii i w Rwandzie. No i tam nam podali, że 30 tysięcy partyzantów jest, no więc nasze wielkie siły 600 legionistów, także blado to wyglądało. Jakoś sobie poradzimy, wyparliśmy tych partyzantów, a później Amerykanie wypadli nas z Mogadiszu, wygonili nas tam pod kenijską granicę, żebyśmy sobie tam porządki robili. Na czym polegały te porządki? No przede wszystkim ustabilizować sytuację. Tam dochodziło do różnych scen ludobójstwa. To są różne plemiona, broni pełno porozrzucanej, bo to czego jak czego kałasznikowów to w Afryce nie brakowało. No jak się pokłóciły dwie rodziny, no to już szły argumenty ostre i strzelały do ciebie. Tam Francja miała swoje interesy? Nie, to chyba chodziło o to, że o ludobójstwo w Somalii, które tam następowało. Głównym naszym zadaniem to było rozbroić te dwie formacje, które tam się kręciły, czyli pozbawić ich uzbrojenia, wybrać jak najwięcej uzbrojenia, żeby do siebie nawet nie strzelali. Pomoc humanitarną dostarczyć, bo brakowało żywności, więc te konwoje humanitarne osłanialiśmy, żeby właśnie partyzanci nie atakowali. No i jeśli były jakieś ze strony właśnie tych grup powstańczych czy innych grup tych rządowych ataki, no to odpowiadaliśmy ogniem, no i eliminowaliśmy przeciwnika. Jak to znosiłeś? A nic się nie znosiło, po prostu do głowy się nie brało. Byliśmy młodzi ludzie, wierzyliśmy w ten duch silnej tej Legii i to zresztą w Afryce bardzo działa, naprawdę. Amerykanie to się śmieli, że oni to są kulochwytem, cały czas do nich strzelają, a Legia w koszulkach hulaho jeździ po całej Somalii, słucha muzyki i do nich nie strzelają. Ile miałeś lat wtedy? 25, jak się zaciągałem do Legii. To Somalia i potem był drugi kraj. Rwanda. No chodziło o to, żeby jak najszybciej ewakuować ludzi, jakby to powiedzieć, z Europy, nie? No ale później już się nie potrzebowało ludzi z Europy, tylko się wyciągało wszystkich, kogo się dało. No jak widzieliśmy, co się dzieje, nie? No to taka dziwna rzecz, żeby coś takiego w narodzie, bo to tak można powiedzieć, są dwa plemiona, przecież Tutsi i Hutsu, napanował szał i maczynami się wyżynali, nie tylko maczynami, jakimiś pałkami, bo broni i amunicji było niewiele tam. Tam doszło do rzezi. To... No tak media podają, 600 tysięcy ludzi w ciągu 90 dni. Jak się czułeś, bo widziałeś te zwłoki pocięte maczetami? No to jest niesamowite wrażenie. To później trzeba było sprzątać. Ci ludzie byli porozrzucani. Później oni, siły ONZ-u, które tam były poniżane. Zresztą zginęło bardzo dużo żołnierzy belgijskich, którzy tam ochraniali panią premier wcześniej. Tam zginęli. Tutaj formacja Legii i Belgowie, którzy też dolecieli do... Już występowała jako swoje formacje, nie formacje ONZ-u. Także była tak zwana biała karta. Jeśli napotkamy opór czy jakieś próby, no to eliminować natychmiast. Jak to mówią, przyjechała Legia 24 godziny, zrobiła porządki. Mówiłeś, że niektórzy twoi koledzy z Legii no, nie pozbierali się. Dlaczego? No bo to no, psychika ludzka. Różna jest psychika. Ludzie, niektórzy przyjmują to na wesoło. A niektórzy przyjmują to do głowy i zajmują się, szczególnie ci młodzi legioniści, którzy przyszli, oni tam mieli 18 lat, no dla nich ciężko jest, nie? No załamał się, ucieczka do Gorzały, no i później już rynsztok. Dzieciak no, przychodzi do ciebie, pół ramienia ma, nie? No bo, albo łeb rozwalony, a jak miał i kałachy, no to na zasadzie taki, że wiesz, za murkiem siedział, kałacha wystawił. Wyjął magazynek, nie patrzył, w co trafi. Bo się śpi dobrze, nie? Nieraz tam wracają jakieś tam sny, dziwne rzeczy, co jakiś czas się budzą, ale to nic u mnie nie wywołuje, nie? Nie usłyszysz od żadnego legionisty opowieści o dobijaniu, zabijaniu, chyba że jakiś mitoman, nie? Nikt ci tego nie powie, bo konsekwencje mogą być cały czas. W sytuacjach ciężkich nie masz wyjścia, musisz wybrać się albo on, nie?
No jest tylko pytanie, czy się pomyliłeś, czy nie. Podczas tych dwóch misji, na których byłeś, wielu zginęło? Twoich kolegów z Legii? Z Legii? Trzech. A ilu was było? Około 1000. To dzięki czemu? Wyszkolenie. Powtarzam, wyszkolenie. Przede wszystkim system binomiarzu. Binomiarz to jest tak, że dwóch legionistów już tworzy zespół. Tych dwóch łączy się z następną dwójką i jest to już ekipa. I to powinien każdy zrozumieć, bo nie da się i obserwować, i słyszeć, i strzelać w tym samym czasie. Zawsze reakcja będzie spóźniona. A zaczynałeś od szeregowego? Tak, wszyscy. W Legii jedyny stopień, który się dostaje automatycznie po roku służby, to jest starszy szeregowy, a następne stopnie, czyli kapral, starszy kapral, to w tym okresie, kiedy ja służyłem, to kierowali ludzi po 2-3 latach służby. Dopiero na szkółkę podoficerską, 2-miesięczną, dopiero się dostawało stopień kaprala. To nie było tak, że komuś się wydziwiło i ci przyniósł belki dał. Na sierżanta też trzeba było czekać, żeby cię skierowali na szkołę. Warto było? Jasne, że warto było. Widzę iskrę w oczach. No bo było fajnie. No. Przede wszystkim zarobiliśmy pieniądze. Zwiedziliśmy świat. Nie tylko ten, co Legia wysłała, świat, który my sobie odkrywaliśmy. Takie słynne wypady do Tajlandii, do Patanii na zabawę, do Hamburga, nie? No, wszędzie się jeździło. No to wycieczki to pożądana rzecz dla legionisty. Przede wszystkim bardzo wysoki żołd. To tak dla przykładu, starszy szeregowy zarabiał 4600 franków francuskich, a wyjeżdżając na taką misję miał 12-13 tysięcy. I było 2500 dolarów. To był kosmos. Wchodziło się do Peweksu, pół Peweksu się wynosiło. To były takie sklepy w Polsce, w każdej miejscowości większej, gdzie można było kupować za twardą walutę, to tak to było nazywane. Nie? Przyjeżdżało się, dla rodzin się kupowało te słynne odtwarzacze Akida, bo wideo, telewizory 14-calowe, bo większych nie było. W Polsce były robiny, no, lodówki, pralki, no, tego nie było, to w Polsce wszystko na talony było. Nie? Młode małżeństwo mogło to sobie kupić, a nie jakiś tam kawaler czy rodzina. Nie? Nie spodziewałem się, że ta opowieść sprowadzi się do pieniędzy. No nie oszukujmy się, wielu powie kariera. Legia eksploatuje mocno, tylko ile lat można być sprawnie fizycznym. Idzie młody chłopak do wojska. Przy takiej eksploatacji siłowej tego wszystkiego, ma 18 lat, on po 15 latach to już jest półwrakiem. Spanie po krzakach, skakanie po okopach, czy skakanie na spadochrony, to wszystko organizm się wyniszcza. No, cały karton zdjęć? Mam trochę zdjęć i trochę odznaczeń, które otrzymałem za służbę w armii francuskiej, nic poza tym. O, to takie za misje pokojowe, za Somalię, francuski medal Défense Nationale, Mission Extérieure. To wszystko. Będą zdjęcia z Djibouti i z Somalii. No, taka ciekawostka właśnie, to jest ten pluton kaprali. Już po szkółce rozchodzimy się, ta kolacja ostatnia i tutaj adiutant Polak, 27 lat służby w Legii. A dlaczego odszedłeś po 5 latach z Legii? Bo kontrakt się skończył. Przyjechałem tutaj na urlop, żeby zobaczyć, jak w tym kraju jest. I mnie pan Gawron namówił, to kolega, ale wtedy to był znajomy, żebym tu zainwestował. I tak sobie podjąłem decyzję, że to już nie podpisuję kontraktu, bo miałem odłożone 60 tysięcy dolarów, więc mówię, będę tu żył. Nie no. Kupiłem tu taki budynek właśnie w Nowej Posłance, który parę lat temu sprzedałem dla Straży Granicznej. Ona go zburzyła i wybudowała strażnicę. W tej chwili kutę rybackie robimy na zlecenie rybaka. Prawie 11-metrową jednostkę. Widzę przed hangarem jeszcze jachty, łodzie motorowe. No cały czas coś mamy do dłubania, także pracy mamy jak na tą chwilę. Sposób na życie? Też. No, pasja. Był to reportaż Adama Bogoryja-Zakrzewskiego pod tytułem Mały Kapitan.